Czego uczy Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset? Nie wydawajcie sądów przed czasem, zanim nie przyjdzie Pan. On rozjaśni ciemności i ujawni to, co ukryte, i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Tak, Słowo Boże przekonuje nas o teraźniejszym zbawieniu i o przyszłych nagrodach. Pismo Święte Nowego Testamentu uczy o zbawieniu dla zgubionych grzeszników i o nagrodach za wierną służbę tych, którzy są zbawieni. Wyraźnie należy rozróżniać między tymi dwoma zagadnieniami. Zbawienie jest za darmo, jest darem niezależnym od uczynków, obdarowanego zbawieniem. Na przykład Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 werset mówi o tym. Także Izajasza 55:1, także Objawienie 22:17, także Rzymian 6:23 oraz Efezjan 2 rozdział od 8 do 9 wersetu. Jednak w przeciwieństwie do nieograniczoności zbawienia, dobre uczynki wykonywane przez zbawionego, który jest miły Bogu, zostaną nagrodzone. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 42 werset. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, od 7 do 8 wersetu. Także Objawienie, 2 rozdział, 10 werset. Oraz Objawienie 22 rozdział 12 werset oraz pierwszy list do Koryntian 3 rozdział 11 do 15 wersetu, 9 rozdział pierwszego listu do Koryntian 24 do 25 wersetu oraz Ewangelia Łukasza 19:17. Dla wierzących poza pochwałami są przewidziane korony, które symbolizują nagrody, zdobyte wyróżnienia. Można zauważyć, że wymienione są cztery korony. Radości, czyli radowania się, to nagroda za służbę, o czym mówi nam list do Filipian 4 rozdział 1 werset oraz 1 Tesaloniczan 2 rozdział 19 werset. Także korona sprawiedliwości to nagroda za wierność w świadectwie. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. Także korona życia to nagroda za wierność w próbie, o czym mówi nam list Jakuba, 1 rozdział, 12 werset oraz Objawienie 12:10. Także mamy do czynienia z koroną chwały. To jest nagroda za wierność w cierpieniu, o czym informuje nas pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 4 werset oraz Hebrajczyków 2 rozdział 9 werset. Zbawienie jest posiadane od razu po uwierzeniu Panu Jezusowi Chrystusowi, jak mówi nam Ewangelia Jana 3:36 albo Ewangelia Jana 5:24 albo Ewangelia Jana 6:47 albo 2 Tymoteusza 1:9 lub Łukasza 7:50 lub Tytusa 3:5, a także 1 Jana 5:11. Nagrody natomiast mają być dane zbawionym w przyszłym czasie, o czym mówi nam m.in. Mateusza 16:27 albo Mateusza 25:9 oraz Łukasza 14:14 oraz Objawienie 22:12 i 1 Piotra 5:4 i 2 Tymoteusza 4:8. Celem Bożym w obietnicy nagrodzenia niebiańskimi i wiecznymi zaszczytami wiernej służby Jego świętych jest oderwanie ich od pogoni za ziemskimi bogactwami i przyjemnościami, podtrzymanie ich w ogniu prześladowań i zachęcenie do praktykowania chrześcijańskich cnót. Nie wydawajcie sądów przed czasem, zanim nie przyjdzie Pan. On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte, i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, werset 5.